żeby wielbić Boga. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Wzywamy Twojego imienia Jezus nad dzisiejszym dniem. Wzywamy Twojego imienia Jezus nad nami. Wywyższamy Ciebie, wielki Król. Wywyższamy Ciebie, święty Boże. Dziękujemy Tobie, Ojcze, że jesteś z nami. Że gdziekolwiek, Ojcze, nasza noga staje, Ojcze, to Ty jesteś z nami. Dziękujemy, że jesteś z nami tutaj. Wywyższamy Ciebie, Królu. Ty jesteś w naszym duchu. Ty powiedziałeś, że Królestwo Twoje jest w nas i wokół nas. Uwielbiamy Ciebie, święty Duchu. Ty, który przypominasz nam wszystko, co powiedział Jezus. Ty, który uwielbiasz Jezusa w nas. Uwielbiamy Ciebie. Czcimy Twoje imię.
Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, potrzebujemy Ciebie, Jezusie, potrzebujemy Ciebie. Nasze życie jest zależne od Ciebie, my kochamy Ciebie, my jesteśmy z Tobą zjednoczeni. Nasze życie należy do Ciebie, w 100% ufamy Tobie, wierzymy Tobie, dziękujemy Tobie, dziękujemy Tobie, że dałeś nam nowe serca, uwielbiamy Ciebie za życie. Potężny Jezus, my wywyższamy Ciebie, niech Twoje imię będzie dzisiaj uczczone, niech dzisiaj w każdym człowieku będzie uczczone Twoje imię, niech Twoje imię będzie uczczone. Uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie.
mowach, w próżnych i nic nieznaczących rozważaniach. My kierujemy dzisiaj nasze oczy na Twoje słowo, na perspektywę prawdy, na perspektywę apostolską, na perspektywę proroczą. My patrzymy dzisiaj w tym kierunku. Diable, nie odwrócisz naszego wzroku. O, szamokur, mama, mama, se, kalara, masa, kolor, mama, se, henama, kolor, mama, se, kalara, masa. My koncentrujemy się dzisiaj na Tobie, bierzemy autorytet nad naszymi umysłami, nad naszymi myślami, bo my zarządzamy, my nakazujemy całemu naszemu człowiekowi, aby dzisiaj był skoncentrowany na słuchaniu Bożego Słowa. O, szako, kolor, masa, kolor, masa, halleluja. Płacąc za ten krok,
Nie oglądamy się za siebie. Nie oglądamy się na nasze porażki. Nasze porażki nas nie definiują. Definiujesz nas Ty, Jezus. My patrzymy w przód. My idziemy do przodu. Nasze oczy patrzą na Ciebie. Idziemy na sam szczyt. Idziemy na sam szczyt. Będziemy dzisiaj budować kolejne rzeczy. Ty będziesz w nas dzisiaj układał kolejne rzeczy. My uwielbiamy Ciebie za to. My dziękujemy Tobie za kolejne etapy wolności. My uwielbiamy Ciebie, Szumon. Rekompensa, Dio, rodazione.
Nie bój się, nie zawiedziesz, opisy nie na nas.
co masz i inwestuj. Inwestuj, szabarara, tak nie mówisz, że masz za mało. Tylko ty delikat, ty dysylany, tak jak ty dysylany. Zacznij używać tego, co masz. Doświadczają ofiary.
modlisz się o coś z wiarą, to ta rzecz musi się wydarzyć. A więc jeśli teraz się modlisz z wiarą o to, to zacznie następować szereg zdarzeń i różnych sytuacji związanych z tym, aby ta rzecz, która była wyparta, została zniszczona, a miejsce podniesione. I nie wycofuj się, nie uciekaj ze stołu operacyjnego. A zobaczysz, co się będzie działo. Najpierw nauczysz się nazywać te rzeczy po imieniu. Najpierw je nazwiesz po imieniu. Dasz im nowe imię, takie jakie mają. Jak coś jest lękiem, to nie będziesz tego nazywał zdrowym rozsądkiem. Dasz nowe imię tej rzeczy. Ma na imię lęk. Na przykład. Jak jest chciwość, to nie będziesz tego nazywał oszczędnością. Strach, to nie będziesz mówił, że to mądrość. Jak jest odrzucenie, to nie będziesz mówił, że to namaszczenie. Nadaj nowe imiona. Ty nadaj. Bóg po drugiej stronie stołu siedzi i słucha, jakie imię nadasz. On powiedział do Adama: Adamie, nadaj imiona zwierzętom, nazwij to wszystko. On teraz mówi do ciebie: nazwij to, daj temu nowe imię. Taki jest początek. On nie chce o tym z tobą rozmawiać. On chce to zniszczyć w twoim życiu. Się nie zajmuje rozmawianiem o tym. On chce zniszczyć to. Kiedy ty nazwiesz tą rzecz, on uruchomi potężną maszynę. Użyje do tego ludzi, użyje do tego aniołów, użyje do tego kościoła, użyje do tego świata. Nawet nie wiesz, jak urośniesz. Jeszcze nie wiesz, jak urośniesz. Krzyż Golgoty zaistniał na ziemi z jednego powodu, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Krzyż Golgoty nie zaistniał na ziemi po to, żeby się nim szczycić, chlubić, chwalić, tylko po to, żeby zniszczyć dzieła diabelskie. Żeby zniszczyć dzieła diabelskie. Kiedyś pewien homoseksualista nawrócił się do Jezusa. Nigdy od czasów dzieciństwa nie interesowała mnie żadna dziewczyna. Zawsze interesowali mnie chłopcy. Zawsze. Na początku udawałem, a potem uległem temu i stałem się czynnym homoseksualistą. Boże, nie umiem nie być homoseksualistą. Nie potrafię. Kiedy idę do kościoła,
przyglądam się mężczyznom. Ale wiem jedno, Ojcze, że zamieszkałeś w moim duchu. Przynoszę Ci tą rzecz. Mam duszę i ciało homoseksualisty. Przyjdź, Duchu Święty, i położył się spać. Wstał rano. Pięknie to mówił, powiedział: myślicie, że jeśli ktoś był 40 lat homoseksualistą, to wstaje rano i mówi: przyprowadźcie mi kobietę. Nie. On zaczął wierzyć w to, że jego dusza i ciało kłamią. Wiecie, kiedy składał to świadectwo, miał żonę, dwójkę dzieci i właśnie zakończył budowę pierwszego kościoła na Filipinach. Rozumiecie, o czym mówię? Taką rzecz zrobił ten człowiek. To się nazywa pragmatyzm duchowy. I Duch Święty czeka dzisiaj przy stole operacyjnym. Tak się robi. Żaden człowiek nie wie, ty nie chcesz o tym rozmawiać ze sobą ani z Bogiem, ale teraz siedzisz przy stole operacyjnym z tym Bogiem. Nadajesz nowe imiona. I chcę, żebyś zrozumiał, że już rozpoczął się proces uwolnienia cię. To w ten sposób demony już nigdy nie mają wejścia. W ten sposób. Rozumiecie? Halala pada da sika tatana malaga da laha karedira da raj. Morale heredry de Jesus. Inaczej, wyrzucamy je, a one wracają z powrotem. Wyrzucamy je, a one wracają z powrotem. Idź na salę operacyjną. Ooh.
się stało. Jego to nie obchodzi. On potrzebuje produkt. I on go zmieni. On zmienił wodę w wino. Jednym aktem swojej wiary. Dawno temu w Japonii był pewien wierzący lekarz. Prowadził swój mały, prywatny gabinet w miejscowości, która nazywała się Nagasaki. I pewnego dnia stał w oknie, czekał na kolejnego pacjenta i zobaczył wielki błysk. Spadła tam bomba atomowa. Zmiotła miasto. Ale zdarzyło się coś dziwnego. Na chwilę stracił przytomność. Kiedy otworzył oczy, leżał pod ścianą swojego gabinetu. Na nim leżała lodówka. Odepchnął lodówkę i wstał. Zobaczył płomienie. Wyszedł ze swojego gabinetu. Zobaczył falę zniszczenia. Ten człowiek odszedł dopiero do Boga. Pod koniec lat 90. Był starcem. Napisał książkę. W jaki sposób Jezus uchronił go przed atakiem bomby atomowej. On wierzył! Nigdy nie dotknęło go promieniowanie. Do końca leczył ludzi. Nie ma nic niemożliwego dla tego, który wierzy. Tylko trzeba zafunkcjonować zgodnie ze schematem nieba. Jednej rzeczy, której Bóg nie zrobi w twoim życiu, to nie zmieni swoich zasad, które są dobre i życiodajne dla ciebie. Halleluja. Rozstawiajcie powoli krzesła, przyjaciele. Uwielbiajmy dalej Boga. Ojcze, dziękujemy Tobie, że dzisiaj ludzie dokonują potężnych zmian. Że są to ludzie, Ojcze, którzy Twoje Królestwo będą szerzyć, Ojcze, jeszcze większej mocy Twojego Świętego Ducha. Ojcze, za to Cię wywyższamy, za to Cię czcimy, potężny Król nasz. Za to, że nie ma niczego niemożliwego dla człowieka, który wierzy Tobie. Ojcze, bądź wyższony. Come on.
inwestujesz w siebie. Nie ma większej inwestycji. Taki jak jesteś Ty, taka będzie cała Twoja służba. A szkoła jest po to, aby uruchomić to, co włożone zostało w Ciebie przez Świętego Ducha. Ta szkoła nie jest po to, aby coś w Ciebie włożyć, bo to Duch Święty już w Ciebie powkładał rzeczy. Rozumiecie? Masz je, a ta szkoła jest po to, żeby je uruchomić,